Witam Państwa w służbie knemczel szukiłdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest stabilizacja wig tuż przed sezonem, kumulacją sezonu publikacji wyników. Stabilizacja wig ponieważ po okresie blisko rocznej takiego trendu bocznego, WIG bardzo mocno wzrósł i wybił się z tego trendu bocznego. No i teraz jest taka właśnie stabilizacja, która jest o tyle wskazana, żeby kontynuować ewentualne wzrosty trwa w dłuższym terminie. Dlatego też tutaj taka, taka sytuacja jest korzystna moim zdaniem. Warto też dodać, że od początku roku WIG 20, MWIG 40, SWIG 80 wyraźnie wzrosły. Wyraźnie to znaczy od 9 do 15% dla porównania. Jeżeli byśmy założyli lokatę roczną procentowaną na poziomie 3% w skali roku, to po 3 miesiącach, po 4 miesiącach mielibyśmy blisko 1%. Także tutaj przewaga rynku kapitałowego jest aktualnie bezdyskusyjna. Warto też dodać, że WIG20 wyrażony w dolarze, czyli na ten indeks, który patrzy inwestorzy zagraniczni po okresie bardzo mocnych spadków, aktualnie jest w silnym trendzie wzrostowym, czy też w silnym odbiciu i przebił trend jeden spadkowy, drugi spadkowy, no i to potwierdza siłę tego, tego indeksu i zwiększa szansę na wsparcie poprawy WIG-u przez inwestorów zagranicznych. To, co powinno wpływać na wyniki na notowania spółek w najbliższym tygodniu, to jest sezon publikacji wyników i w najbliższym tygodniu przyszły czwartek i przyszły piątek, blisko 60 spółek i blisko 180 spółek będzie przekazywało swoje raporty okresowe jednego dnia, czyli istna taka kumulacja. Oczywiście wyniki okresowe będą są istotnie obserwowane przez inwestorów, ale też warto dodać, że to, co, na co będą zdali inwestorzy, to jakie jak rządy spółek widzą, Perspektywy najbliższych kwartałów. Jeżeli wyniki będą lepsze od oczekiwań, bądź też perspektywy będą lepsze niż zakładają analitycy czy inwestorzy, tutaj szansa na wsparcie notowań spółek i kontynuację wzrostów przez WIG. Reasumując, WIG jest aktualnie spokojna stabilizacja po wybyciu z trendu bocznego nużącego półtorocznego. Jeżeli chodzi o WIG20, WIG40 z WIG80, to te indeksy stabilnie i wyraźnie rosną, rosną od początku roku. WIG20 wrażonym w dolarze, silne odbicie i wspiera poprzez inwestorów zagranicznych poprawę na, na wig -u. No i to, co będzie wpływało na, no, w najbliższym tygodniu na notowania, to sezon publikacji wyników, czy też kumulacja sezonu publikacji wyników. Życzę Państwu, aby te wyniki, czy też perspektywy zarejestrowane przez spółki były lepsze od oczekiwań no i weryfikacja nastąpi w przyszłym tygodniu. Zapraszam na subiektywny flash giełdowy.